Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. No i słuchajcie, kolejny film z Rebel Champions, czyli mojej gierki. No i słuchajcie, już mamy 30 update i całkiem sporo nowości, bo słuchajcie, otworzył się wreszcie portal, zaraz sobie tam przejdziemy. A jeżeli to będziecie zostawić suba w górę i tak samo zostawcie faworyty i follow na mojej nowej gierce. I kto nie macie w opisie, bo jeszcze słuchajcie, ponad 100 faworytów i linkujemy nazwę. Także serio, pierwszy link w opisu, zapraszam i zostawcie tę faworytę. A my sobie dzisiaj już przejdziemy do nowego update'u. Jest to, jak już mówiłem, update 30, jest to update Aqua, już pewnie widzicie tam po nazwie. Jest to Aqua World, mamy nowe jajko, 9 nowych petów, 3 nowe ekskluzywy, nowa sekcja w indeksie, nowe upgrade'y, nowe potki, nową skrzynię, nową aurę, nowy kodzik i bookfixy i oczywiście więcej. Zacznijmy może od kodu, tak jak zawsze. Zlecimy sobie kodzik i jest to słuchajcie kod Aqua, no kto by się spodziewał. Okej, okay, dostaliśmy 3 razy, razy 2 kliki z boosty, więc całkiem spoko myślę. Nowa sekcja w indeksie, no to jest to nic innego jak nowa sekcja po prostu. Nowe jajka, no i tyle. Dalej oczywiście nowa aura, lecimy sobie do Atlantis. Podobnego w sumie, bo nie wiem w sumie, no jakbym wiedział, że kilka miesięcy temu, że będziemy robić Aqua World, to raczej bym tego nie robił. No ale, no nie wiedziałem w sumie, że tak długo się gra utrzyma. Więc dobra, lecimy sobie tutaj. Aqua aura, razy 2 się daje. Całkiem spoko myślę, takie i piorunki i takie bobelki. Dobra, myślę, że to jest spoko. No i my sobie teraz lecimy do Space Worldu. Ogólnie nowy świat kosztuje 1N, także nie wiem, da mi się trzymać to w ogóle. I tu mamy coś takiego, tak się pilotuje, jest to oczywiście podwodny świat. Mamy skrzynię, no skrzynię wam nie muszę przedstawiać. Mamy puste miejsce na portale oczywiście, bo na razie nie ma. Mamy te zwykłe topki. I słuchajcie, mamy coś spoko, mamy nowe podjąłki. Kosztują one gemy, więc trzeba będzie trochę uzbierać. Ja aktualnie net chyba nie mam tylu gemów, dobra, muszę sobie szybko dodać je. Dobra, teraz sobie bierzemy na przykład tą i tą. I jak widzicie, to są po prostu potki, które macie takie osobne. Nie ma ich tutaj, gdzie są te zwykłe, bo już nie było miejsca. Więc teraz są tutaj te potki Aqua. I są, moim zdaniem, one całkiem fajne, co nie? Macie nowe potki, nowa ikonka też jest. I one są całkiem dobre, myślę. Bo to są praktycznie potki razy 3 kliks, razy 3 gems, razy 3 rebirthy i razy 2 lag. Razy 3 lag już by był zbyt dobry, więc dałem po prostu razy 2. Myślicie, teraz mamy też nowe upgrade'y. Działają tak samo jak wszędzie, czyli po prostu za gemy kupujecie całe upgrade'y. Mamy click multiplier, gems multiplier plus 1 pet equip. Mamy hat speeda, tego wcześniej nie było. Lag multiplier, no i pet storage. I tu jeszcze jest miejsce, które po prostu będziemy uzupełniać na przestrzeni tych wszystkich update'ów Aqua. Więc też musicie poczekać na to trochę. No i oczywiście mamy też nowe jajko. Jest to Aqua Egg. No i tak się pewnie prezentują, są całkiem spoko myślę. A, ok, no tak, nie ma klików wystarczająco. Dobra, to może sobie dodam po prostu te pety do inwentory i wam pokażę je. I sobie zdobędziemy przy okazji kliki na to jajko. No i słuchajcie, oczywiście pety prezentują się tak. Mamy, no te zwykłe pety, czyli właśnie Aqua Bunny. Mamy Orkę, mamy Trident. No i mamy, a, co jest, co się stało? Dobra, mamy Trident jeszcze. Mamy Seahorse, mamy Squida i mamy Poseidona, to są te pierwsze 6 petów. Aj, Squid zniknął, okej, okay, dobra, to się naprawi, już dawno ci będzie działać. Ale ogólnie on tak wygląda. Nie wiem, czy on zniknął tutaj, coś dziwnego stało, ale dobra, to dawno ci to będzie działać już. Dobra, dalej mamy oczywiście King Jellyfisha, ten już bardzo ładnie wygląda. Mamy Aqua Gema, też jeszcze ładnie to wygląda. No i jeszcze oczywiście najlepszy pet w grze, czyli Aqua Monster 2.5 SX, czyli całkiem dobry. No i widzicie, on już jest przepotężny. Ogromny, słuchajcie, pet. I patrzcie, jak on normalnie płonie. No mega fajnie wygląda. No i teraz to mogę normalnie otworzyć jajko. O, w ogóle Toxic Pet on robił, co się stało? No, a ogólnie jajko z taką po prostu takim tridentem i taką koronką. Całkiem spoko myślę. I słuchajcie, to było chyba na tyle z tego update'u. Napiszcie, jak wam się podoba update. Moim zdaniem całkiem spoko. No i też dużo nowości, co nie, mamy nowe potki, mamy nowe upgrade'y. No i też teraz się będą pojawiać nowe światy właśnie z Aqua. Jak macie jakieś pomysły, to też wysyłajcie. A ja słuchajcie, wam nie będę już zajmował czasu, bo to nie ma sensu. Wbijajcie do gry, zapraszam, nigdy nie macie w opisie. A my widzimy się w kolejnym filmie, więc zobaczcie, trzymajcie się, życzę wam miłego dnia. No i cześć!